Dziękuję Krzysztofowi Kułakowskiemu za nominowanie mnie do udziału w programie Nice Bunk Challenge i czytam. Niecałe 2 tygodnie później, 15 października, zadzwonił do mnie Bill Bucks, sekretarz rolnictwa stanu Oregon. Telefonuję tylko po to, żeby nam złożyć w imieniu własnym i gubernatora kondolencje w związku ze śmiercią naszych bliskich. Nie zamierza występować w niczyjej obronie, ani niczego tłumaczyć. Zadaję mu jednak tyle pytań, że nasza rozmowa przeradza się w blisko 2-godzinną dyskusję. Na koniec Bucks mówi, że muszę brać pod uwagę mentalność oregońskich farmerów, którzy z zasady są przeciwni wszelkim zmianom, a przede wszystkim nie lubią, jak ktoś ich poucza, co mają robić. Pytam, czy to nie on jako sekretarz rolnictwa odpowiada za to, żeby farmerzy zmienili swoje przyzwyczajenia, jeśli szkodzą one dobru publicznemu. Bucks daje wymijającą odpowiedź. Stwierdza, że Oregończycy są po prostu uparci. Wtedy włącza się Matt, który przysłuchiwał się naszej rozmowie z drugiego telefonu. Panie Bucks, mówi Matt Wharton, brat Kate, jestem biologiem, skończyłem Trinity College w Dublinie, doktoryzowałem się na Sorbonie w Paryżu w zakresie patologii roślin. Kontaktowałem się z przyjaciółmi z rozmaitych instytucji naukowych całego świata w Nowej Zelandii, Australii, Anglii, kilku krajach Europy i Północnej Afryki. Sporo zajmowałem się problematyką rekultywacji pól i chciałbym się z Panem podzielić kilkoma odkryciami. Od lat 40., kiedy to w Oregonie rozpoczęto uprawę traw na nasiona, opatentowano mnóstwo nowych metod ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami, których zagrożeniem oregońscy farmerzy tłumaczą konieczność wypalania ściernisk. Opłaty patentowe są bardzo niskie i dzięki temu kwestia bezpieczeństwa mieszkańców Doliny Willamette zostałaby rozwiązana. Instytucją, która upiera się przy starych metodach i blokuje wprowadzenie nowych, lepszych, jest Oregoński Związek Hodowców Nasion. Metoda, którą mi szczególnie polecano, polega na wykorzystaniu skoszonej trawy jako kompostu, to znaczy po ścięciu należy ją zostawić na polu i zaorać. To wzbogaci glebę i zahamuje wzrost chwastów. Nie będzie pustych nasion, pleśni ani innych chorób, które trapią oregońskich farmerów. To zdecydowanie lepsze niż wypalanie ściernisk. Matt urywa, patrzy w sufit, po chwili mówi dalej. To nie przywróci życia mojej siostrze, szwagrowi, ani moim silnym siostrzenicom, ale przynajmniej da nam poczucie, że zrobiliśmy wszystko, by nikt już nie musiał cierpieć tego, co my wycierpieliśmy. Na twarzy Matta płyną łzy. Sekretarz rolnictwa Bucks zapewnia, że gubernator Silver Sides jest przeciwnikiem wypalania pól i że zrobi co w jego mocy, aby położyć kres tym praktykom. To właśnie chciałem usłyszeć. Odkładamy z Mattem słuchawki i aby to uczynić, otwieramy butelkę Burgunda. Zbyt szybko świętowaliśmy zwycięstwo. Kilka dni później przychodzi list od gubernatora Silver Sidesa, datowany na 19 października. Nominuję Jagodę Pogodę, moją wnuczkę. Czytałem fragment Niezawinionych śmierci Williama Whartona.